Kochani, ja stoję tutaj przed wami, mając świadomość, jak ważny jest to czas. Raz, patrząc na to, co się dzieje dookoła w świecie, wiecie, co się dzieje, prawda? Jak nabrzmiewają różne sytuacje, jak się robi coraz bardziej gęsta atmosfera, jak się coraz bardziej te napięcia rosną, coraz większe problemy wychodzą i gdzieś mamy świadomość, znając słowo Pisma Świętego, że no, ten czas dosyć tak intensywnie się rozwija. To raz, a dwa, to jest nabożeństwo sobotnie. To jest szczególne nabożeństwo. To jest czas, kiedy Pan Bóg bardzo chce każdemu z nas coś dać, posilić, naprawdę. A ja jakby trochę mało godna do tego jestem i potrzeba naprawdę Bożego działania. I stąd też mi trochę kolana tu drżą, chociaż nie słyszycie, żeby się obijały o siebie, bo stoję tak, żeby były daleko. Ale jest to taki czas specjalny i nie chciałabym się dzielić od tak po prostu, co przeczytałam w tym tygodniu, ale taką jedną krótką myślą, która do mnie cały czas wraca. Już od jakiegoś czasu i ciągle wraca i wraca. Jest to fragment z życia króla Achaza, króla judzkiego. Czy pamiętacie tego króla? Dobrze wam się kojarzy, czy źle? No. A tak to coś szczególnego o Achazie? Czym on tak się wsławił, taki specjalny był? No najgorsze to był Manasses, to jest świadectwo niemalże, prawda, oczywiste. A się nawrócił. A Achaz? On jest napisany właśnie, że to był ten król, który nawet swojego syna oddał na spalenie. Właśnie o nim to jest napisane. A żeby było ciekawiej, to był syn naprawdę bogobojnego króla, który robił tylko to, co prawe jest napisane. Nie ma o nim wspomnianych jakichś negatywnych rzeczy. Dziadek jego był też zupełnie w porządku. On nie miał wzorców z domu złych. On zupełnie dobre wzorce miał. Jego rodzice czy jego dziadkowie jakkolwiek na pewno nie byli idealni i mają tam swoje na sumieniu mniej czy więcej, to jednak gdy podejmowali decyzje, gdy czynili coś, to czynili to, co było dobre. Głównie. Prawda? To tym się kierowali się Bożym prawem, przynajmniej starali się kierować. Natomiast sam Achaz, o nim jest napisane, że on nie czynił tego, co dobre, czynił to, co złe. Szedł śladami królów izraelskich. Wprowadził świątynki, wprowadził ołtarze. No, oddanie syna na spalenie to chyba już jest taki akt dosyć dużego odstępstwa i dosyć silnego zniszczenia serca. Wyobraźcie sobie swoje własne dziecko. Podczas gdy nie miał żadnych wzorców, nie był tego nigdzie uczony w domu. Nigdy tego nie oglądał u siebie. Co mu się spodobało tak w tym kulcie, że do takiego kroku się posunął? Bo jeżeli wiecie, ktoś jeszcze wyrósł w takiej atmosferze, w takim rytuale, oglądał, że jego brat był na przykład złożony w ofierze, jego kuzyn, to się wydaje niemalże oczywiste, że tak będzie musiało się stać. Serce może się burzyć, ale od dzieciństwa człowiek już jest przyzwyczajony do tego, że nie podoba mi się to, no ale tak ten świat działa. Do ilu takich rzeczy my się przyzwyczailiśmy, że nam się nie podobają, że tak ten świat działa, no ale działa. No i działa, no i czasami robimy te rzeczy, bo się na to napatrzyliśmy. Zgadza się? Są takie rzeczy. A im bardziej jesteśmy Boga, im bardziej Go poznajemy, tym rzeczy tych niewłaściwych dookoła widzimy więcej i zastanawiamy się, jakim cudem ja 20 lat temu mogłem uznawać, że to jest w porządku. Jak to jest tak okropne. A my mówimy tu o takich zwykłych, codziennych błędach, grzechach. Nikt z nas nie morduje swoich dzieci. A u tego człowieka ta ewolucja odstępstwa, ewolucja degradacji charakteru, umysłu i serca była po prostu w zastraszającym tempie. Że w ciągu swojego jednego życia zdołał to zrobić, w ciągu 16 lat panowania. A to nie był końcowy akt jego życia, tylko gdzieś tam w środku, więc znacznie krócej. Co Biblia mówi o Achazie więcej? Czy Bóg próbował ratować jakoś tego człowieka? Czy Bóg do niego dochodził? Czy Bóg się nim opiekował? Czy Bóg stwierdził, że on od początku, on jest taki zły, że od łona swojej matki to już jest grzeszny i zły i w ogóle nie będę się nim w ogóle zajmował. Trudno, ten czas, Judzie, to już jest stracony. Nic z tym nie zrobię. Czy Bóg tak podszedł do Achaza?
Nawet jeżeli nie pamiętacie żadnej sytuacji, to wiecie, że Bóg nigdy tak nie robi. Nigdy nie zostawia żadnego człowieka jego własnym złym skłonnościom, zawsze o niego walczy, prawda? O każdego jednego człowieka. Choćby był najgorszy, choćby był najbardziej zdeprawowany, Bóg o niego walczy. W Księdze Izajasza jest o nim właśnie napisana taka bardzo, bardzo ciekawa sytuacja o królu Achazie. 7 rozdział Księgi Izajasza. Proszę, abyście otworzyli, bo z pewnością Pan Bóg chce wam pokazać dużo więcej niż ja tu powiem, a być może sprostować niektóre moje słowa, które do was, dla was będą niezrozumiałe albo po prostu będą nie dla was. 7 rozdział Księgi Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, ci dwaj porządni, że tak powiem, judcy królowie, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Achaz już był królem. Achaz był już tym królem z tymi złymi skłonnościami. On nie był z Bogiem, on nie szukał Boga, on naprawdę był daleko od Boga. I Bóg mówi, definiuje tego króla od samego początku jako syn Jotama, tego dobrego króla. Definiuje życie Achaza jako syna Uzjasza, tego dobrego króla. Tak widzi Achaza Bóg. Tak go definiuje. To jest o dobrych korzeniach. To jest człowiek z dobrych domów. To jest człowiek, który był nauczony Bożego prawa, postępowania prawego, dobrego. I w drugim wersecie opisuje, że Achaz był domem Dawidowym. Czyli odnosi się jeszcze do wcześniejszych korzeni Achaza. Do kogoś, kto był Bożym przyjacielem, kto chodził z Bogiem ręka w rękę, kto był bliski Bożemu sercu. Tak Bóg patrzy na Achaza. Czy Bóg go potępia na dzień dobry? Nie. Wręcz przeciwnie. Bóg mówi, masz wszystko, naprawdę, masz cały potężny bagaż za sobą rzeczy dobrych, korzystaj z tego. Buduj na tym, popatrz, co ja ci zagwarantowałem, kiedy cię powołałem do życia, kiedy miałeś naprawdę dobre warunki, kiedy królestwo jest naprawdę potężne, jest silne. No ale wtedy nawet pojawili się wrogowie tego królestwa i wtedy rzekł Pan do Izajasza, wyjdź naprzeciw Achaza, tego, którego serce drży jak drzewa na wietrze, który jest przerażony, boi się. Wyjdź ze swoim synem Szar-Jaszubem na koniec kanału Górnego Stawu na drogę pora foluszników. Idź, mówi do proroka, idź weź swojego syna, którego imię tłumaczone jest różnie, ale generalnie jest to resztka ocaleje albo resztka powróci, resztka się nawróci. Prorok wziął kogoś, kto... Wiecie, my mówimy Szar-Jaszub. Zapamiętaliście to imię? Potraficie powtórzyć? Tak, ja się uczyłam w domu, żeby to dobrze przed wami przeczytać. Ale w ich języku to miało konkretne znaczenie. To tak jak dla Hebrajczyka imię róża nie będzie miało żadnego znaczenia. Po prostu dla niego będzie jakieś trudne słowo, które będzie próbował powiedzieć. A my patrzymy na kobietę o imieniu róża i widzimy piękny kwiat, prawda? Tak patrzymy. I na spotkanie z Achazem wychodzi prorok, którego imię jest, że to Jahwe jest wybawicielem, że to Jahwe wybawia, zbawia, że w Bogu jest ratunek, z kimś, kogo ojciec woła, tylko resztka ocaleje, chodź tutaj. Tylko resztka powróci, chodźmy na spotkanie z królem, rozumiecie? Król to widział, król to czuł, król widział na obliczu tego człowieka, resztka tylko powróci. Miał ostrzeżenie teraz na dzień dobry. Raz, to Bóg tylko potrafi go uratować. Jego serce drży, jest przerażone. Dwa, resztka naprawdę jest sytuacja trudna. Wielu odpadnie, wielu odejdzie, ale jednak jest nadzieja. Resztka jednak powróci. Nie jest beznadziejna sytuacja. Boisz się potwornie, ale jestem wybawicielem.
I jakie słowa w ogóle kazał mu przekazać, bo to jest obraz, to są osoby, które poprzyszły, to jest obraz. Powiedz mu, miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głownie dymiących, gdy płonie gniewem Rezen z Aramem i syn Remaliasza. Nie bój się. Uważaj, nie bój się. Nie lękaj się. To są dwie głownie gdzieś tam dymiące. To nie są potęgi. To są jakieś takie, wiesz... Widzisz, w ognisku są takie kawałki drewna. Wiesz, co się dzieje z ogniskiem. Nie dołożysz do ognia, ono zgaśnie. Będzie się żarzyć, będzie kopcić, będzie smrodzić. Wiadomo, no to jak to ognisko. Jedni lubią ten zapach, drudzy niekoniecznie. Niektórzy zamykają okna, żeby to nie dochodziło do pokoju. Ale to zgaśnie. To się zaraz wypali. To jest twój najeźdźca. Ponieważ Aram, Efraim i syn Remariasza uknuli zło przeciwko tobie. Oni nie są moimi dłońmi, oni nie są moimi rękami. Oni uknuli zło. Oni mają serca złe. Nie ostaną się. Co ciekawe, gdy czytamy historię życia wcześniejszych królów, nie późniejszych, ale wcześniejszych, czyli coś, co Achaz dobrze znał, to świadectwo Boże zawsze jest takie. Wybawiłem ich, zwyciężyli, królestwo się ostało, bo byli ze mną, bo szukali mnie. Przy każdym jednym królu jest ta myśl. Gdy przejrzycie wcześniejszych królów, nie mamy na to czasu, ale gdy przejrzycie, wszędzie jest ta myśl, ona się pojawia. I tą samą myśl dostaje Achaz. I mówi, że ci, którzy najechali, to są buntownicy. Oni powiedzieli, wyruszmy do Judy, przestrażmy ją. Boisz się, bo się wystraszyłeś. Nie dlatego, że ja chcę, żebyś się bał. Oni właśnie chcieli to uzyskać. Podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Nie, nie będzie jakiś Achaz królem, kogoś innego weźmiemy. Coś pokombinujemy, coś zrobimy. Tak mówi Wszechmocny Pan. To się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Rezyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. To ognisko zgaśnie. Tylko 65 lat. I cały naród zniknie. Przestanie być ludem. Czyli ognisko wygasa... Ile wygasa ognisko? Krzysiu, ty jesteś strażakiem. Ile wygasa ognisko? Ile trzeba pilnować takiego ogniska, jeżeli go nie zalewamy wodą, żeby wygasło? A ile to? 60 lat? Trochę krócej, nie? Ale tak spokojnie trzeba by było jeszcze z całą dobę pilnować, co tam coś wyskoczy, nie wyskoczy. To ognisko, takie małe, wiecie? A potężny naród, 65 lat dla narodu i przestaje istnieć? Kim on jest? A stolicą Efraima jest Samaria. Głową Samarii jest syn Remaliasza. To syn Remaliasza jest tym, co nadaje ton całej Samarii. To tylko człowiek, nie Bóg. Nie Bóg, to tylko człowiek. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. Potężne Boże poselstwo do Achaza. Twoje serce jest daleko ode mnie, nie szukasz mnie, ale ja cały czas widzę w tobie potomka Dawida. Te wszystkie obietnice, które dałem Dawidowi, ja chcę dla ciebie zachować. Chcę uczynić ją tę rzeczywistością. Chcę cię wybawić. Chcę, żebyś był zbawiony, żebyś nie bał się, bo ja czuwam, nie jestem z tymi królestwami, które do ciebie najeżdżają. Jestem z tobą. Uwierz mi. Uwierz mi. Zaufaj mi. Mi. Nie ludziom. Bo w Samarii to wszystko, co cały naród izraelski w tej chwili robi, w Samarii, to jest przecież to jest odstępstwo. Tam rządzą ludzie, tam ludzie wprowadzają swoje rytuały, tam ludzie wymyślają swoje obrzędy, ludzie stawiają ołtarze, ludzie robią posągi. To wszystko wymyślają ludzie. I tyle, co warta jest ludzka siła i takie ognisko, które w końcu dogaśnie, tyle są warte ich obrzędy. To są rzeczy. A ja jestem żywym Bogiem. Uwierz mi. Przybliż się do mnie, skorzystaj z tego, co ci daję. Cieszylibyście się z takiej obietnicy, z takiego poselstwa? Ale my mamy takie poselstwo, prawda?
My mamy takie poselstwo. Dlaczego się czasami boimy? Dlaczego czasami oglądamy właśnie tą sytuację dookoła nas i coś nam tutaj staje czasami, nie? Dlaczego? To poselstwo jest takie samo. Bóg się nie zmienia. Jesteśmy z rodu Dawidowego duchowo. Jezus jest z rodu Dawidowego, więc my wszczepieni w Niego również. To poselstwo jest też do nas. Ale Bóg wie, że Achaz nie wierzy temu poselstwu. Że on niespecjalnie liczy się z prorokami. I znowu rzekł Pan do Achaza tak. Proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga. Twego Boga. On go nie szuka. Albo mówi, proś o znak od Pana, Twego Boga, od Jahwe. Czy to głęboko w podziemiu, czy wysoko w górze? Jakikolwiek znak zażądasz, będziesz go miał. Ja mam pytanie do Was. Prosiliście czasami Boga o znak? Jak człowiek tak czuje gdzieś, że jest mu ciasno i już kompletnie nie widzi wyjścia i ma wybrać między złym, a bardziej złym i trochę mniej złym, a może tak samo złym, a w zasadzie nie wiadomo co, no to no dobrze, no coś muszę zrobić, ale co? A czasami jest dobre wyjście i dobre, i dobre, i dobre, i ładne, i fajne, i kolorowe, i taki kolor lubię, i taki, i tą drogę lubię, i tam byś też fajnie szło. No fajnie byłoby mieć znak jakiś konkretny, nie? Generalnie, kiedy jesteśmy kompletnie zagubieni, zupełnie nie wiemy, co robić, wtedy prosimy o znak. I Bóg mówi, widzę, że mi nie wierzysz. Chcę to przypieczętować znakiem. Proś, jaki chcesz. Głęboko, wysoko, cokolwiek. Jakikolwiek znak chcesz, proś. Też taka ciekawa myśl. Nie mówił, ja ci dam znak, popatrz, to jest mój znak. On oczekiwał, że Achaz wyjdzie z inicjatywą i poprosi, wyda z siebie głos i powie, zwróci się do Boga. No i co Achaz robi? To w takiej sytuacji nawet politycznie wypadałoby, no jakiś tam znak powiedzieć, nie? No ten prorok w końcu rozmawia ze mną, nie? No tam się przed królem drży, a tu przed prorokiem Bożym nie drży. I na to odpowiedział Achaz, nie będę prosił i nie będę kusił Pana. No i to właśnie była myśl, która za mną chodziła. Po prostu siadłam i mówię, jak to? No jak to? Nie będę prosił, Bóg mówi proś, a ja nie będę prosił, ja nie będę kusił, ale Bóg mówi, to nie jest kuszenie, ja chcę ci dać dowód mojej miłości. Ja wiem, ja nie będę kusił, nie. Ja tutaj wiem. Ja tutaj nic nie chcę od ciebie, ty sobie żyj swoim życiem, ja sobie żyję swoim. Bardzo politycznie, bardzo grzecznie i brzmi to tak ładnie. To są takie dobre słowa, prawda? Nie będę kusił Pana. Pan Jezus też był w takiej sytuacji postawiony, w podobnej, z pozoru. I też odpowiedział, nie będę kusił Pana. Nie będę robił rzeczy wbrew Bogu po to, żeby On zadziałał ekstra dla mnie. Nie będę kusił Pana. A Achaz mówi, Bóg prosi mnie, Bóg mówi, poleca mi, żebym prosił o znak, ale nie. Jak myślicie, dlaczego stwierdził, że nie będzie kusił? By się poczuć zobowiązany. Prawda? Mógłby się poczuć zobowiązany, tutaj padło z przodu taka myśl. Jeżeli wchodzimy z kimś w kontakt słowny, zaczyna się nawiązywać jakaś więź. Nawet jeżeli niekoniecznie chcemy tej więzi. Na tej zasadzie działają reklamy w sklepach. Prawda? Przychodzi ktoś do Was z jakimś podarunkiem, tutaj w prezencie dla Pani, dla Pana, nie coś tam. Zaczynacie rozmawiać i już Was złapali. Już jest trudniej się wyrwać, prawda, niż po prostu dziękuję, do widzenia. Już wtedy jest coś. Tak samo działają wszelkie reklamy billboardowe. Stań, zacznij się przyglądać, zacznij czytać. Zaczynamy rozmawiać ze sobą i już cię złapałem, nie?
I Pan Bóg w podobny sposób chciał chociaż trochę uwagi złapać Achaza, chociaż odrobinę kontaktu, żeby miał chociaż taką malutką ścieżkę do jego umysłu otwartą, do jego serca, żeby mógł w tą ścieżkę dać coś, co go rozpali, może do nadziei, żeby rzeczywiście mógł tam coś zadziałać. Ale Achaz nie podniósł nawet głowy, nie popatrzył. Nie, ja nie będę z nim rozmawiał. Ja w ogóle nie będę kusił. Ja w ogóle nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nic kompletnie. On tam, ja tu. A brzmi to tak poprawnie, tak grzecznie, tak politycznie. W jak ładne słowa można to ubrać. Ale rzeczywistość pokazuje, że to są tylko słowa. Możemy mówić przecudne rzeczy, możemy deklarować w modlitwie wspaniałe rzeczy, ale nasza modlitwa jest modlitwą, rozmową ze mną samym. Ja sobie klęczę i rozmawiam. A potem opowiadam innym o swoich pięknych modlitwach, prawda? O wielkich słowach. Czasami głośno klęczę i się modlę pięknymi słowami, ale to są moje słowa, którymi ja się sama zachwycam. One sobie tak krążą nad moją głową, krążą tutaj tak, prawda? I tak coraz bardziej głaszczą moją główkę, taką aureolę mi tutaj wygłaskują i tak po prostu jest mi coraz lepiej. Bywa tak. Może tak być. I po Achazie widać, że tak bywa. I byłam bardzo ciekawa, jak Bóg na to reaguje. Wtedy Izajasz rzekł: słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Opowiadacie te wszystkie piękne słowa, usypiacie wszystkich, wszyscy już mają dosyć tego ględzenia. Tą samą gadką myślicie, że możecie zbyć Boga. Naprawdę? Myślicie, że te wasze piękne słowa o niekuszeniu Boga, o bogobojności, o świętości, o nie, nie, ja to jestem za mało święty do tego. Myślicie, że Bóg na to idzie? Naprawdę myślicie? Myślicie, że jak Bóg nie reaguje, to znaczy, że uwierzył w to, że to jest w porządku? Dlatego sam Pan da wam znak. On sam wybierze znak. I patrzcie, jaki znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. I pomyślałam sobie, no to Panie Boże, załatwiłeś mnie zupełnie, bo niby co to ma do rzeczy? Co ma do rzeczy Immanuel, który ma się narodzić za długi, długi czas? Jaki ma to być znak dla Achaza, dla domu Dawidowego wtedy? Ale wiecie, potem zaczęłam myśleć w inny sposób, o innych znakach, jakie ludzie dostawali, o jakie prosili. Naprawdę prosili. Pamiętacie Gedeona? Też on prosił o znak, on chciał znaku. On naprawdę chciał, dostał zadanie, które przerastało jego siły. Uważał się nie tylko niegodnym, ale uważał to zadanie w ogóle za niemożliwe do wykonania. I w takiej sytuacji on potrzebował znaku i prosił Boga o znak. O jeden znak, o drugi znak, dostał te znaki. Wiecie, my mamy jako grzeszni ludzie dzisiaj, czasami są takie myśli, takie runo mieć, położyć sobie, jak nie będę wiedziała, co robić, to będzie mokre i wtedy będę wiedziała, albo suche i będę wiedziała, nie? Tak na odwrót niż natura by działała. I wtedy wbrew naturze, to ja będę wszystko już wiedziała. Mieć takie runo, albo mieć taki przedmiot, taki urim i tumim, jak mieli kapłani, nie? Tu, albo tu i wiadomo, jaka droga. Super, tak mieć takie coś, nie? Pan Bóg wie, że takie znaki działają tylko w tym miejscu, w tym czasie i tylko dla tego człowieka. Ale dla całego domu Dawidowego, dla całego narodu potrzebny jest zupełnie inny znak. Potrzebny jest znak naprawdę w dużej skali. Potrzebny jest znak potężnego Bożego działania, który obejmuje historię całej ziemi, który obejmuje historię każdego narodu, który pokazuje, że nie tylko ma władzę nad przyrodą i mówi, że ma człowiek iść w tą stronę, czy w tamtą, w tym momencie. Ale pokazuje to, jaki jest Bóg, kim jest. I jest znak uniwersalny dla każdego. Czy dla nas jest to znak, że Panna pocznie i porodzi syna? Bo powiem wam, że dla mnie jest. Jeżeli czasami zdarza się, że sytuacja jest bardzo trudna i gdzieś moja wiara jest taka, że wiecie, zęby sobie ścieram, aż podobno w rzeczywistości sobie ścieram, ale ja nawet tak duchowo sobie je ścieram, to wtedy zostaje ten podstawowy znak, argument. Przecież był Jezus, wiem, że On był.
Był taki Jezus i on naprawdę, on jest świadectwem. On jest największym znakiem, największym dowodem, największym świadectwem. Kochani, jeżeli kiedykolwiek zastanawia, drży nasza wiara, to Jezus zawsze będzie dla nas świadectwem, zawsze będzie znakiem. Nie szukajmy znaków materialnych. Znaki materialne, rekwizyty różnego rodzaju, relikwie, specjalne magiczne przedmioty, amulety, to wszystko jest pogańska religia, która próbuje nas usilnić, związać z przedmiotem, związać z drugim człowiekiem, który ten przedmiot posiada. Achaz to zrobił. Achaz nie uwierzył Bogu w tym momencie. W dużo późniejszym też nie, w żadnym Bogu nie uwierzył. I gdybyśmy czytali rozwój tej sytuacji, jest w II Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, gdy nie mogli rzeczywiście przemóc Izraela, ale nie poddawali się wrogowie, bo to nie tak łatwo, szczególnie jak król izraelski nie ma najmniejszego zamiaru szukać Boga. Więc jakby tego strachu przed nimi, respektu trochę mało. Więc w 16 rozdziale II Księgi Królewskiej od 5 wersetu. Rezim, król Aramu, i Pechach, syn Remaliasza, król izraelski, nadciągnęli pod Jeruzalem w celach wojennych i oblegli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. W tym to czasie Rezin, król Aramu, przywrócił Edomitom i zwierzchnictwo nad Elat i wypędził z Elat Judejczyków, czyli Jerozolimy nie zdobyli, ale zdobywali miasta, wchodzili w kraj. Wypędził z Elat Judejczyków, Edomici zaś weszli do Elat i osiedlili się tam aż do dnia dzisiejszego. W ogóle nie ma Judejczyków tam już. Wtedy Achaz wysłał posłów do Tiglat-Pilesera. Właśnie wtedy, kiedy dostał poselstwo, nie bój się, uwierz, a ostaniesz się. Ale on wysłał posłów do króla asyryjskiego z takim oświadczeniem. Jestem twoim sługą i twoim synem. No jak to? Przed chwilą było domu Dawidowy. Syn Jotama, syn Uzjasza. A on, nie, ja jestem synem z króla asyryjskiego. Z takim oświadczeniem. Jestem twoim sługą i twoim synem. Wyrusz więc, wyzwól mnie z ręki króla aramejskiego i z ręki króla izraelskiego, którzy powstali przeciwko mnie. Achaz wziął też srebro i złoto znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego. Posłał je w darze królowi asyryjskiemu. Król asyryjski wysłuchał go i wyruszył pod Damaszek, zdobył go i uprowadził jego mieszkańców do Kir-Rezina, a Rezina zaś pozbawił życia. A gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby się spotkać z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, zobaczył ołtarz, który był w Damaszku. Przesłał więc król Achaz do kapłana Uriasza podobiznę tego ołtarza wraz z planem całej jego budowy. Kapłan Uriasz kazał wznieść ołtarz całkowicie według planu, jaki król kazał sporządzić. Król Achaz przesłał z Damaszku. Takim kazał go sporządzić kapłan Uriasz, zanim nadciągnął Achaz z Damaszku. A gdy król przybył z Damaszku i zobaczył ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił nań. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, wylał swoją ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Ołtarz miedziany zaś, który stał przed Panem, kazał usunąć z przedniej części świątyni, z miejsca pomiędzy nowym ołtarzem, a między świątynią Pana i ustawić go po stronie północnej tego ołtarza. Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz. Na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną i ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów. Wszystko. Będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Szczegółowa instrukcja, jak używać nowego, pięknego, wystawnego ołtarza ściągniętego żywcem niemalże z Damaszku, z pogańskiej religii. A ten niepozorny, miedziany ołtarz to tak, wiesz, tak z boku ustaw. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzy osobiście. Koniec tematu. Niektóre tłumaczenia przedstawiają ten werset jako ołtarz miedziany zostawię sobie do dyspozycji, ja tam będę sobie załatwiał swoją rozmowę z Bogiem. To będzie mój taki, wiesz, to nie. Ale w cały rytuał to jest ten duży ołtarz. Tu teraz wszystko będzie się działo. Krew, która symbolizowała krew Pana Jezusa, ma być wylewana na potężnym, wielkim ołtarzu. Już nie ty na tym miedzianym. Nie, to nie tak, jak Pan Bóg powiedział. Mnie w ogóle nie interesuje Boża droga.
król, który się nauczył zupełnie innego funkcjonowania. Wychował się w dobrym domu, wśród dobrych rodziców. Znał Boże prawo. Bardzo szybko wszedł zupełnie w religię pogańską. Podobała mu się. To był wielki ołtarz. To nie był mały, niepozorny ołtarz, to był wielki ołtarz. Gdy patrzyłam, jak na czym wyglądała, jak wyglądała religia asyryjska, wierzenia, rytuały, była pełna magii, była pełna amuletów, była pełna wróżby z wnętrzności, z wątroby, w ogóle to były specjalnie przeznaczone dla króla, takie były ekstra wróżby, a dla pospolitego ludu to w ogóle z czego innego się wróżyło. Ale pełno było wróżb, pełno było magii. To było tak pociągające, że król piorunem w to wszedł. I niby nic, niby tylko ołtarz, a za chwilę składa na ołtarzu dziecko swoje w ofierze. Rozumiecie, co się dzieje? My czasami się zastanawiamy, czy naprawdę należałoby tak dokładnie przestrzegać tego Bożego prawa, tak wiecie, no aż tak dokładnie, przecież jak trochę tutaj udoskonalimy, pomożemy sobie, to będzie większe, to będzie ładniejsze, kaplica będzie większa, tu będzie większy krzyż, tu będzie jeszcze coś, tu jeszcze coś. No popatrzcie, jak wyglądają inne kościoły. To będzie coś, to będzie majestat. Nie złożymy dzieci w ofierze, bo nam tego prawo zabrania. Fizycznie, ale duchowo tak. Duchowo tak. Bo jeżeli się usuwa ten skromny Boży ołtarz z centrum życia, z Jezusem jako symbolem, to człowiek nie ma już żadnych oporów. Potrafi się w przeciągu 10 lat stoczyć na dno moralności. A Pan Bóg nas wzywa, jesteście nisko, rośnijcie ku mnie, oczyśćcie się. Ja was chcę oczyścić, chcę was uszlachetnić. Nie wracajcie do tego, co było. Ja jestem Bogiem. Resztka będzie wybawiona, ale będzie. Od ciebie zależy, czy będziesz należeć do resztki. Chcesz znaku? Masz jeden podstawowy znak dany już. Taki, od którego możesz się odbić i po prostu do nieba pędzić. Jeżeli będziesz w takim zakałapućkaniu, że już w ogóle będziesz się gubił, ja wyjdę do ciebie i powiem ci tak jak do Achaza. Proś o cokolwiek chcesz, ja to zrobię, żeby cię przekonać. I zrobi to. Dopóki tego nie robi, to możesz być pewien, że ty potrafisz znaleźć tą drogę bez znaku. Te znaki, które są, wystarczą. To słowo, które jest, wystarczy. Jeżeli nie dostaniesz znaku, kiedy będziesz prosił, bo ja nie wiem, co zrobić, to znaczy, że go nie potrzebujesz jeszcze. Trochę czasami zachowujemy się jak takie małe dzieci. Mamuś, kupisz mi tą zabawkę? Nie, kochanie. I teraz następuje litania, dlaczego ci tej zabawki nie kupię? Po czym dziecko, tak, 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 mam. Tatuś, kupisz mi tą zabawkę? Nie, mamusia zabroniła. Aha, tak. Ciocia, kupisz mi tą zabawkę? Nie, bo mama zabroniła, tatuś zabronił. Mija trochę, może mama zapomniała. Mama, kupisz mi tą zabawkę? Prawda? Czasami jest tak w naszym życiu, bardzo chcemy coś i czekamy z każdej strony, żeby tylko to się stało możliwe. A nuż będzie taki znak? A Pan Bóg w swojej dobroci nie daje nam tych znaków. Nie chce, żebyśmy szli taką drogą. On nam dał znak. Dał nam wszystko, co nam jest potrzebne do zbawienia. Dał nam wszystkie wskazówki. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości, mamy obietnicę, usłyszysz głos dochodzący do ciebie z tyłu. Usłyszysz to. Będziesz wiedział, co zrobić. Pod jednym warunkiem. Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I choć to się wydaje takie absurdalne, że wszyscy wierzą, to tak nie jest. Wszyscy wierzą w coś. A Bóg mówi, żeby wierzyć Jemu. A to jest ogromna różnica. Nie wierz w amulety, w drogowskazy, w rytuały, w wystawność ołtarzy, nawet w jakieś specjalne znaki. Wierz w Boga. Wierz Bogu. Wierz, że słowo, które powiedział, jest prawdziwe. Jeżeli w swoim sercu będziesz tak wierzył, to Bóg cię uratuje, będziesz z resztką, bo Bóg jest wierny i się nie zmienia. Amen.